Dzień dobry, moi drodzy. A może i dobry wieczór, w zależności od tego, który ktoś ogląda. A ta sugestia może niejednoznacznie mówić o tym, z kim właśnie nagrywam. Jak mogłeś w ogóle? Mogłem. Jak mogłeś moje przywitanie? Mogłem. Ja tu siedziałem. A to ty się możesz moim przywitać. A ty to jakie masz w ogóle przywitanie, bo ja nawet nie pamiętam. Nie wiem, coś tam, klikajcie w reflinki, nie wiem, subskrybujcie mnie. Nie, kliknijcie w Patronite'a, to twoje. Jak zbiorę 3000 zł, to nagram nowy odcinek. Dobrze, witamy moi drodzy w odcinku, na który jeszcze nie musicie zapłacić 3000 zł z gry Hearts of Iron 4. Ze mną jest pan Pulchny Niedźwiedź, dzień dobry. Dzień dobry, a może dobry wieczór, jak już zresztą zaznaczyłeś, prawda? Tak, zaznaczyłem, bo tak sobie humorystycznie widzimy się w grze, w której trzeba zdobyć świat, więc pewien włoski przyjaciel zaprosił swojego austriackiego malarza pocztówek i postanowili zdobyć świat. W ogóle warto zaznaczyć na start, że gram w tę grę pierwszy raz, więc będzie bardzo ciekawie. Ktoś tam chciał mi tłumaczyć. Siedzieliśmy z godzinkę, ale nie za dużo tego wyszło. No tak. Coś tam rozumiem, że mam po prostu robić armię, szkolić armię, zarządzać flotą, zarządzać wszystkim, zmasakrować Polskę, zrobić Anschluss Austrii. Będzie dobrze. Dokładnie. Potem podzielimy się Europą na pół i potem musimy pocisnąć Stalina. To jest nasz ultimate goal, musimy zniszczyć komunizm na świecie. Jest komunizm, to jest straszne. Jak można było dopuścić do czegoś takiego, do powstania czegoś takiego? Lewacy. No, zobacz, jak wielkie jest ZSRR. Gramy o napis. Kto zdobędzie więcej napisu, ten wygrywa. Co ty na to? W ogóle to, co jest fajne, to że w tej wojnie nie ma czegoś takiego chyba jak peace deal, tylko że po prostu... Musisz całą frakcję rozwalić, żeby ona się spisowała. Jest, konferencje pokojowe też są strasznie fajne, bo tu masz całą mechanikę konferencji pokojowych, wiesz? Oby nie doszło do konferencji pokojowych na naszych ziemiach, a tak powiem tylko. Ja pamiętam, że jak grałem Polską, to w sumie w pewnym momencie, jak Hitler mnie zaatakował w tym 39, nawet jak miałem tam już jakieś prowincje, to on po prostu stwierdził w pewnym momencie, że no ta Polska to już nie istnieje i po prostu wziął załóg. Tak, bo jest też taka opcja, bo tutaj konferencje pokojowe są takie, że zabierasz cały świat, naprawdę. To jest tyle punktów do zabrania, że... A więc chciałbym z wami porozmawiać o nowym wyglądzie świata. Jaki ma pan pomysł, panie Hitler? A więc widzicie tutaj to USA odtąd do ZSRR, taki wielki napis Rzesza Niemiecka. To jest twój pomysł na świat? To jest mój pomysł na świat. Z takim malutkim pypkiem państwo włoskie. Nie zgodzę się. Możemy zrobić tak. Ja biorę południe Europy, ty północ. Co ty na to? Dobra, to dobra. W ogóle wiesz, że w Szwajcarii jest siedziba pani Basi? Nie wiem. To kiedyś ktoś przeanalizował na mojej grupie, to nie wiesz. Tam nie, chyba widziałem to, chyba widziałem tą całą analizę taką. Bo tam była cała mapa i przeanalizowali wszystkie nasze serie i w żadnej serii nigdy nie zdobyliśmy jednej prowincji. I jest to prowincja szwajcarska, St. Gallen. Zawsze na tej prowincji nasze granice się zatrzymywały. St. Gallen. Okej, to nawet ciekawe, choć trochę głupie. Bo te też zatrzymują się w tej prowincji. Choć to trochę głupie. O, sam jesteś głupi. No, dobra, czekaj, bo teraz mamy na początek sporo do organizacji. Chcesz coś tłumaczyć u siebie? Czy po coś potrafisz tłumaczyć? Ja nie jestem osobą adekwatną do tłumaczenia czegokolwiek. Ja po prostu klikam, widzę, że mam jakieś badania, więc będę wybierał nowe technologie. Dobrze. Generalnie jakby ja miałem jeden cały odcinek 30-minutowy, gdzie mówiłem tylko i wyłącznie o przyciskach. Nie oglądajcie u niego! Polecam zobaczyć, jeżeli chce ktoś cokolwiek zrozumieć, tak na sam początek, może byśmy od tego zaczęli. Ja będę robił różne rzeczy szybko, więc ja u siebie tłumaczyć już nie będę, bo mówię, mam... Powiedz, jakie badania na start są najlepsze? W sumie, na czym mi zależy? Zacznij, produkcja i inżynieria, bo tam masz czasy badań i masz czasy budowy, i tak zaczynasz dużo od budowy raczej, więc... W tę stronę bym się kierował przy początku w dużej mierze. Wymaga technologii inżynieria mechaniczna i elektronika, no dobra, no to inżynieria mechaniczna i elektronika badamy! Aha! Mogę w ogóle 4 badania naraz prowadzić, to jest fajne. Nawet będziesz mógł więcej, wiesz? Nie wiem, czy ile ty będziesz miał łącznie do tych. Ja mam raz... Nie, ja będę miał 5 badań łącznie. Chyba Amerykanie mogą mieć 6. O, rafinerie ropy. Czas projektu 146 dni, a to, co to jest budowa? Czas projektu, tempo budowy... O, to ja chcę tempo budowy, będę szybciej budował. Tak, ja to jest Polakom, bardzo że ważne. Niemcy to jest wspaniały kraj, mamy wspaniałe autostrady i my chcemy, żeby oni też mieli takie... A możesz kraje. Właśnie Reichsautobahn, ale ja zacząłbym od militaryzacji na dreni, wiesz? U ciebie to chyba nawet lepiej wychodzi, przepraszam. O, i jeszcze sobie wezmę... Nie, rafinerię ropy w sumie? Ja mam jakąś ropę? Nie sądzę. No to pochciul mi rafineria ropy. Bo możesz zbudować rafinerię syntetyczne ropy i wtedy nie jesteś uzależniony od dostaw. Oczywiście. Których... Czołgi do Blitzkriegu są potrzebne. No, tylko żebyś nie przekraczał za bardzo czasu, bo okay, wtedy żadne trochę... Żadne dywizje nie są szkolone. Ej, mogę szkolić czołgi. Możesz. Pytanie A tylko, czy je produkujesz i ich masz. No trochę mam chyba, skoro mi pokazuje, że mam projektowanie dywizji tutaj i tego w ogóle. Szkolenie, zobaczmy. Nie wybrano celu, a ja bym chciał im wybrać cel. Ja im powiem, że mają się udać do Dolnego Śląska, by pilnować, bo tam jakieś polskie, nie wiem, ustrojstwo się nie zaląkło i oni tam pójdą. No i tyle, prawda? No i poszli. No.
Co tam się nie odzywasz? Zastanawiam się jeszcze u siebie, jaką produkcję, wiesz, po prostu patrzę, co muszę zbudować, wiesz? A widzę, że docelowo. Mam wolne fabryki cywilne, czyli widzę, że mam dobra konsumpcyjne 15, handel dobrami 1, to oznacza, że mogę coś zbudować, na przykład tylko, w sumie w co warto na początek, jeżeli chodzi o budowę w ogóle? Fabryki cywilne. Czyli na fabryki cywilne, więcej fabryk cywilnych, tak? Więcej fabryk cywilnych. A fabryki cywilne to... Jak będziesz miał ich z 50, to możesz się czuć dopiero bezpieczny, bym powiedział, tak. No to dajmy na to, że chciałbym, nie, na Dolnym Śląsku to głupie, bo budować fabrykę cywilną, jak to szybko zdobędą. Kto ci zdobędzie? To głupie, jakby ci coś zdobyli, nie sądzisz? No to Dolnym Śląsku i mówisz, że mogę sobie w każdej prowincji zaznaczyć, żeby wszędzie się budowały fabryki cywilne? I... Możesz, tylko wiesz, musisz tak wyważyć, żeby nie zabudowały się na śmierć, bo w końcu będziesz musiał się przerzucić na budowę fabryk wojskowych, nie? No to może sobie tak, że zbuduję sobie na start. Nie, ja buduję na przykład, ja zacząłem z fabrykami w ilości 20, buduję w tym momencie drugie 20. No to właśnie też o czymś takim się bo część, 30. Wiesz co, bo potem masz jakieś tam rozwoje przemysłu, nie wiem czy widzisz, tam będziesz trochę dostawał z różnych tych celów i tak dalej, więc to troszkę przyspieszy potem, nie? Plus oczywiście będziesz miał te wszystkie technologie do budowy zwiększone, więc to też się trochę szybciej będzie robiło w przyszłości. Dobra, samochód w rezerwach. Okej, okay, ile... Ja w ogóle mam to zaznaczone, ile ja teraz w budowie, do budowy dałem tutaj gdzieś? Jakieś ogólne? Powinieneś, tak, jeżeli klikniesz w budowę, to masz napisane na przykład tam... Ja buduję 3, 10, 13, 18 fabryk. No 11 w sumie. Mam za start 32, więc w sumie 11 chyba powinno wystarczyć. Tak. Nie wiem. Możesz spróbować. A dobra, jeszcze w Pomorzu Tylnym zbuduję, bo Pomorze Tylne jest takie fajne, bo można podejść tam od tyłu. Wolne fabryki wojskowe. A co te fabryki wojskowe tutaj mi nie robią w sumie? Muszę je wyznaczyć do czegoś, bo tutaj... A! To się pochwalę, bo to rozumiem. Widzowie, patrzcie teraz do mnie. Uwaga, macie? Mamy kontakt? Mamy kontakt? To każda fabryka coś tutaj produkuje. Ja wypożenie piechoty, one 10 fabryk robimy po wypożenie piechoty. I teraz ja mogę zrobić, żeby 20 fabryk to robiło. Ale ja tego nie zrobię, czy nie, 15 w sumie. Ale tego nie zrobię, bo ja te wolne fabryki, których mam w sumie... Ile ja mam tych fabryk? Halo, halo, fabryki wojskowe. Mam 20, 40. Ciekawe. Ciekawe. Mogę zbudować może nowe pojazdy pancerne. To nie byłoby głupie, nie? Nie, to nie jest takie w gruncie rzeczy bardzo głupie. Pancer 2 czołg lekki. Teraz ludzie, którzy grają w World of Tanks, się po prostu już puszczają. Nie, to tak nie było! To zły czołg w ogóle! Nie, no ja! To są eksperci, bo oni w World of Tanks grali i wiedzą. No to prawda, ja też bym się czuł ekspertem w takiej sytuacji. Stwórz wariant. Wariantów jeszcze robić chyba nie możesz, bo nie masz doświadczenia. A mogę działo, dać pancerz, mogę dać niezawodność. A spróbuj teraz to zapisać, kolega. Dobra, nie mam. A co tam? Okej, buduję nowy ciężki czołg, pierwszy. On się przyda przy Blitzkriegu, tylko że tutaj widzę, że wydajność jest taka słaba. To może ja tam dam dwie fabryki. A nawet trzy fabryki. I teraz będzie 11,45 rocznie. Czy to znaczy, że buduję 11 czołgów rocznie? Tak. To fajnie. To w sumie to... No na przykład jedna twoja dywizja, nie wiem ile zużywa czołgów, moja na przykład, jeden mój czołg pancerny, jedna dywizja czołgów, jeden jakby, nie, to się nazywa pułk, jeden pułk w dywizji u mnie zużywa 60 czołgów. A w ogóle gdzie mam tutaj napisane, ile mam ogólnie tych fabryk wojskowych, tak znaczy obecnie? Jak masz produkcję, to masz pod... No tak u samej góry masz jakby fabryki wojskowe, nad otwieraniem linii produkcyjnych. Aha, i to jest 23 na 40, znaczy mam 40 tych, a 23 pracuje, tak? Na to wygląda, możesz to pododawać. No to trzeba pododawać koniecznie. No jako Niemcy powinniśmy mieć sporo fabryk wojskowych, tak szczerze mówiąc. No to może ja dam tak, żeby 10 w ogóle produkowało czołg ciężki pierwszej klasy. O, i to będzie dobrze. I teraz już mam jeszcze 10 mogę gdzieś dać, to może niech oni robią jeszcze czołg lekki, też niech robią. I o, tak. Czołgi są dobre. A pójdę w czołgi. Blitzkrieg. Znamy, prawda? Z historii. Polecam umocnić dywizję piechoty, bo czołgi są bardzo drogie. Jasne, warto je zacząć robić jak najszybciej, ale też nie przesadź z nimi. Lepiej mieć ulepszonych kilka mocnych dywizji czołgów, które będą miały naprawdę mocne przebicie i potrafiły atakować, a jednak core armii zbudowane na piechocie w dużej mierze. Pojazdy samochodowe. Opel Blitz. Tak, dokładnie. A dokładnie. Niech budują kilka w sumie. Ile mi tam zostało tych jeszcze mam... A, jeszcze mam 7. No to tutaj 5 do tego i jeszcze myśliwce są bardzo ważne. Albo bombowce w sumie. Będziemy bombardować ich z góry. Nie będą wiedzieć, co się stało. Wkrótce. O! Dobra. Okej, okay, mam wszystkie fabryki wykorzystane. Dalej. Wolne stocznie. O Boże, dopiero co... No dobra. To może będziemy... Deutschland Class! Ej, śmiesznie brzmi. Krążownik ciężki. Wydaje mi się, że potrzebujemy tutaj więcej krążowników ciężkich. To... O, jeszcze jedna dodatkowa. Nie wybrano celu narodowego. Mój cel narodowy to Anschluss. Aha. Ale jeszcze nie możesz chyba w niego pójść tak szybko. No, wymagania Nardenia. To muszę Nadrenia.
Nadrenia, przepraszam. Nadrenia. I co my tutaj? Nie zamierzamy dłużej tolerować faktu, że Nadrenia pozostaje zdemilitaryzowana od końca Wielkiej Wojny. Niemcy są suwerennym krajem, który ma prawo przemieszczać wojska po całym swoim terytorium. Chciałem przypomnieć, że przegraliście wojnę, chociaż w sumie to było śmieszne, bo oni wygrywali tę wojnę. No, ale byli trochę, tacy bym powiedział, wyczerpani, nie? Tą wojną. Brak szablonu. Co my tu mamy znowu? Produkujesz wyposażenie niepasujące do żadnego szablonu dywizji. Musisz zebrać więcej punktów doświadczenia, aby stworzyć szablon. To produkujesz jakieś czołgi, których nie masz nigdzie w dywizji? Tak, czołgi ciężkie. No to ja je skasuję jednak. Ja czołgi ciężkie? Czołgi ciężkie są wolne jak dupa. Chciałem być mądry, chciałem być sprytny, a wyszło jak zawsze. No to niech będzie czołg lekki. To butujcie masowo czołgi lekkie. Dziękuję. Zmieniamy taktykę w takim czołgi razie. Czołgi lekkie będą ci wymagały sporo ropy, to ci muszę powiedzieć. Będę ją importował od ciebie. Ja nie mam ropy. O. To od wielkiej... Oni się zgodzą. Oni... No, teraz się zgodzą, bo co złego może się przecież wydarzyć. No właśnie, przecież to wcale nie przygotowuje się do wojny. Wcale. Gdzie? Ja? Stary. 38 i bombowce taktyczne. No może jeszcze tutaj damy do tych. O, teraz produkujemy bardzo dużo wyposażenia. I ostatnie. Za mało zasobów. No dobra, czego nam brakuje w sumie? Co my tu mamy? Eksport minus 1, import bla bla bla. No ja bym chciał ropę w ogóle, nie? Chciałbym tak sobie ropę wziąć na przykład od... Oni mają? Mają. Ciekawe. To jeszcze raz. Pytanie, na co tą ropę potrzebujesz? Ja na przykład nie zaczynam od importu ropy, bo w dużej mierze potrzebny jest mi dostatków, a na początek warto jest jednak zbudować tą ekonomię, nie zabierać tych fabryk, żeby w tym momencie ściągać tę ropę, nie? Już. No ale mi brakuje 32 ropy, nie? No to może produkujesz za dużo czołgów? Ale ja lubię czołgi! A to może warto zacząć od czegoś mniejszego? No dobra, no to niech będzie, że nie będą robić tych czołgów. To jest smutne, człowiek chciał być sprytny i co? I gówno. Będzie tak. Ile ma za mało dowodów? Dalej za mało ropy? Ej, bo to już nie jest zabawne. To już jest bardzo smutne. Ja tak się nie zgadzam, bo bombowce taktycznie jeszcze produkowałem, no oczywiście. No dobra, to róbcie full wyposażenia piechoty, niech będzie. I to warto zacząć. Full sprzętu wsparcia. To wszystko, nic więcej nie chcę. My będziemy szli w piechotę. Czego nam teraz brakuje? 18 ropy, 9 gumy. I tak muszę importować do niektórych rzeczy. Bo ja ropy w ogóle nie mam u siebie. To jest w ogóle biedny kraj. A się nie dziwię, że Hitler chciał podbić wszystko, jak taki biedny kraj dostał. Skąd miał mieć ropę niby? No właśnie. Ja bym chciał taką ropę to importować sobie w sumie eksport. Co my tutaj mamy? Wzmożony eksport. Czemu to się nazywa eksport, a nie... Wzmożony eksport to masz zapewne... Swoją politykę handlową. I to jest bardzo dobra rzecz, bo to ci zwiększa moc przerobową fabryk i czas badań. Okej, okay, mogę tak. Mam 24 fabryki. Kup 24 za fabryki, co mnie 3. Trochę tego, ja tyle nie potrzebuję ropy. Przepraszam, od ZSRR. Mogę mniej? 16. A ile potrzebuję? 18. No co za syf! Co za głupia gra nie pozwala mi wybrać, ile ja bym chciał. No dobra. Czego jeszcze potrzebujemy? Gumy, prawda? Zapewne. Gumy z Holandii warto importować. Oni mają gumy bardzo dużo w Indochinach, wiesz? Czy dokładnie w Indonezji. A, proponuję włączyć cykl dnia i nocy, bo jest strasznie irytujący do oglądania, wiesz? Tam. Jak wolisz. Przyzwyczają się. 16, a ile mam mieć? Halo, gumy mam mieć 9. Tak trochę Lipton. Ale widzę, że nie mogę mieć 9, mogę mieć 8 albo 16. Za syp. Odtrzymaj może. Już? Tak? Gotowy? Trzymaj, w sumie wydaje mi się, że to zniknie. O, zniknęło i ha! A teraz będziecie dostawać oczopląsu, epilepsji, wszystkiego. Ale pięknie tutaj mrugamy. No dobra, no i co teraz? Popatrzmy. To może ja teraz wejdę sobie w zakładkę pod tytułem, no nie wiem, może budowę. O, i zobaczę, jak ta moja budowa trwa. Widzę, że nie trwa. Dlaczego? Powoli, coś w ogóle się nie robi. Smutek, żal. Mieli zbudować wielkie Niemcy. I co ci wyszło? No nic, no tak stoją, tak próbują budować w tej Brandenburgii te... I nie budują, tak jest mi smutno. Aż zobaczę, jak to tam... Fabryki cywilne. Mogę już... A, jest, idzie! Ukończenie partii produkcyjnej. Bo to nie buduje się równocześnie w kilku prowincjach, tak? A o co pytasz konkretnie? Buduję fabryki cywilne, czyli teraz muszę czekać aż w jednej... Masz 15 na raz fabryk cywilnych, może budować jedną fabrykę. Jak masz na przykład 100 fabryk, to możesz w jednym momencie budować nawet w 4-5 prowincjach, nie? Bo ja teraz wybrałem w całym kraju, żeby się budowała po jednej fabryce i widzę, że tylko jedna się buduje w Brandenburgii. No to tak, to trochę ci to zajmie. O Jezu, dywizje kolonialne? Aha, to są wy, dobrze, już rozumiem.
Wy jesteście dobrze wyposażeni, wy jesteście względnie. Panzer Division. Co ja mam tutaj za armię? To jest dobre pytanie. Halo, halo. Ja tutaj widzę, że mam tutaj ludzi, którzy są beznadziejni. To może ja im powiem, że ja ich dodam tutaj sobie do nowej armii, to będzie nowa armia, i oni będą, czym wy będziecie się zajmować? Wy będziecie na przykład zajmować się szkoleniem na razie. Macie się szkolić. A co? Szkolimy się, przygotowujemy się, jesteśmy w dobrej myśli. Wy w sumie dodaję was do tej armii w sumie. Tych frajerów mam was dodać? Mogę, nie mogę. Nieważne. Tak czy siak macie się szkolić. Co, to możemy po prostu zrobić taką dużą armię. Po prostu kliknąć G, podejrzewam. Prawda? Mogę. Mogę. Mogę po prostu kliknąć G. Czyli zrobić tak. Dobra. Armia, oczywiście, tak, jednostki do tej armii dodać. I wy wszyscy macie się szkolić. Dziękuję. I się szkolicie. Ale robią tutaj w ogóle pajacyki, skaczą, pompki robią, ale ludzie. Niesamowite. Powinni zacząć tańczyć tam oni powolutku. Ach, dobra. Ach. A wy będziecie drugą armią. To będziecie armią Prus. Tutaj, gdzie jest armia Prus? Tutaj są armia Prus i wy jesteście armia numer 2. O. Bez dowódcy. I wy, co mogę tutaj wam dać w sumie? Szkolenie albo... Albo możemy utworzyć linię frontu i my ją utworzymy. Dobra. Już napieramy na Etiopię. W takim razie. Niestety siedzą w górach i to jest trochę problematyczne. Nie taką linię frontu. Spróbujemy zdobyć Addis Ababę. O. To jest linia frontu i proszę mi się tam przetransportować. Droga armio, druga. Tutaj, do tej. Tu. Dobra, jak to wygląda bitwa? Linia ofensywna. Starcie powietrzne jest dobrze. O Boże, sztym. Powiem ci, że te bitwy w murzyńskich krajach na początek są tak żenujące. Bo ty walczysz. Tak. Ja toczę walkę w Addis Ababę właśnie zdobywam, wiesz? A się rozblokowali? O Jezus! Możesz to zobaczyć, jak zdobywam na południu, w Afryce możesz zobaczyć. Etiopia, Addis Ababa. Niestety nie widzę tam nic kompletnie, nie masz sojuszu. Tak, masz. Tylko taką wizję masz ogólną, nie? Pewnie. Mhm. Turcja, Grecja, Jugosławia. Patrzę teraz, tutaj będę podbijał w przyszłości. O! Stuttgart. Miasto, gdzie ktoś komuś rucha matki. Pośmialiśmy się. Może jeszcze jedną armię zrobię, armię południe. Bo tam widzę, mam armię północną, tutaj się tworzy takie... To wszystko powinna być armia północ. Dobra. Na moje. O, to powinna być wszystko armia północ. O! I oni mają tutaj 8 tysięcy. Powinniśmy ich przepchnąć zaraz. A nawet dobrze, bo już, kurde, doświadczenie armii mi już zaczyna wpadać, wiesz? I to tak nawet nie mało, bym powiedział. Okej, okay, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli to jest ta armia, dobrze. Muszę jakiś dowódców tutaj potem powyznaczać, ale to jak wojna wybuchnie, nie? Wiesz co, ja już mam wyznaczonych, bo trochę musiałem, nie? Linia frontu. Ustawmy linię frontu z Austrią. Tak, żeby oni rozumieli... Że chcesz do nich przyjść z pokojową misją. Dokładnie, że już tylko patrzę, co robię. Ale że tak powiem, ty tak do swojej ojczyzny trochę wracasz. No, dokładnie, bo ja tam zostawiłem swoje obrazy. Ty wracasz po swoje pocztówki i obrazy, tak? Tak, dokładnie. Tak, rozumiem. W sumie to wyśle moich chłopców, przyniosą mi... Dokładnie. Hitler powiedział, tylko pamiętajcie, zostawcie Austrię w stanie nienaruszonym. No i... W sumie po części to zostawili, nie? Bo to pokojowo przyłączyli. Z tego co pamiętam. Nie? Austria? Tak, naturalnie. Ale Czechosłowacja już nie była tak pokojowa. No, znowu też nie było aż takiej tragedii z nimi. No nie było takiej tragedii, nie? No tam. Hitler właśnie zajął Czechosłowację. Po prostu chce pobiegnąć. Etniczne ziemie, nie? Tam nikt się nie przejął. Kto by się przejmował Hitlerem? Hitler. Nie przecież, co on wtedy tam? Śmieszny facet w jakimś kapelusiku. Z wąsem ładnym. Mhm. Gdybym zgolił ten wąs. Czy byś poznała? No niestety moja armia widzę, że napierają w tempie kurde ekspresowym po prostu. Moje dzielne włoskie dywizje. Już byłem przy Addis Ababie, a po prostu skontrował mi jakiś śmieszny oddział. A już byłem tak blisko zwycięstwa. Moje wojska są ustawione na granicy i ja im tutaj wybiorę szkolenie i oni się szkolą. Wszyscy się szkolą na granicy z Polską. Wszyscy. Niech Polacy patrzą, jak szkoli się prawdziwy Niemiec. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, pewnie mi to żre teraz tych, nie? A szkolisz tylko jednostki, które, jak że tak powiem, nie są... Szkolę wszystko.
Aha, to może oddziel jednostki, które nie muszą być wyszkolone i zrób coś takiej armii w stylu takiego bootcampu po prostu do szkolenia. Mówisz? No bo to warto, bo wtedy patrz, bo trochę tracisz w tym momencie zaopatrzenia, tak w gruncie rzeczy bez sensu, nie? Znaczy, no ja ten, ja mam 15 tysięcy żołnierzy w szkole obecnie, 15 tysięcy, bo mam taką armię 15 tysięczną i tylko ona jest szkolona. 15 dywizyjną. No 15 dywizyjną. To nie znaczy, że ona ma 15 tysięcy. Racja. Ona stoi, to jest armia, która zdobędzie Polskę w przyszłości. Okej, jest remilitaryzacja na Dreni, dobrze. Klikaj szybko tutaj lepiej. To terytorium Niemiec, okej. No i powiedziałem, no. Powiedziałem, kto, i miałem rację, tak? Zmiany w rządzie, nie wybrano co nadarowego. Anschluss, czyli Unia z Austrią, od dawna była marzeniem narodu niemieckiego. Traktat wersalski uniemożliwia wcielenie go w życie, ale najwyższa pora przestać się tym przejmować. Zaproponujmy Austriakom wspólny marsz ku wielkości. Bardzo dobry pomysł. Wymagania zostały spełnione. Dlaczego? Co najmniej 550 tysięcy siły żywej w polu. Właśnie mówię, 55, to nie jest chyba dokładnie dookreślone, albo tłumaczenie jest jakie jest. Ty, o Jezu, jak naciśniesz tyldę, zobacz co się stanie śmiesznego, masz takiego pieska. Co? O, rzeczywiście. Aha. Widziałeś, właśnie kliknąłem, chciałem, do F1 leciałem myszką. Kody chciałeś wpisać. Czy to oznacza, że muszę zrekrutować więcej żołnierzy? Kurde, nie działają kody na hajsy w multiplayerze. Ja pierwszy. Ej, czy to oznacza, że muszę zrekrutować więcej żołnierzy? Tak, dokładnie tak. To dobra, może tak. Anschluss wymaga poświęceń. Całego narodu niemieckiego. Szkolenie i ja bym chciał tutaj dodać dywizję. 1, 2, 3, 4. Powiem ci, że walcząc z tymi gałganami dostaje się tyle doświadczenia za darmo. Nawet nie ma co się szkolić. Wittenbergia. Ale to skoro oni się i tak będą teraz szkolić, tak patacowałem im, żeby do Wittenbergi. Tam, czyli Wittenbergi. Wittenbergi, dokładnie. Znaczy mam problemy z tymi nazwami. I tutaj wybrałem, żeby no, dywizji powstało multum. To oni jak powstaną, tam pójdą, to trochę to potrwa pewnie, nie? No to masz napisane, ile będą się szkoliły. Na przykład moje dywizje powstaną... Będą wykształcone w 6 maja. Powinny być zapatrzone. Jak masz rekrutację, nakierujesz sobie na pasek któryś i rozwinie ci się pasek, tooltip. I masz tam, jeżeli ta linia będzie w pełni zaopatrzona, szkolenie zostanie zakończone tam któregoś. A tutaj powiedziałem, szkolenie 6%, a rzeczywiście jest, oni się szkolą, ale fajnie. A masz pełną rozpiskę. Panzer Division też robiłem i ona się ciągle robi. Powoli się robi, bardzo powoli. Bardzo wielki smutek, tak jakby się zatrzymała w sumie. No to patrzę. Więcej atakować. 45%. O, wolne fabryki wojskowe mam. Skąd? A, dobra, konferencja pokojowa. Zajmij wszystkie jeszcze regiony. Jeszcze więcej dywizji, kurde, jak mamy mieć tyle o armii w ogóle w polu, to trzeba zrobić jeszcze więcej. Tam musimy mieć taką ogromną armię, naprawdę. Państwo włoskie przyjmuje... O ty, imperialisto! My przecież jesteśmy przyjaciółmi. Ale i tak, mimo wszystko. Wprowadź zmiany w rządzie. Chwileczkę, muszę powiedzieć zmiany w rządzie. To nie jest takie problem. Prawa i rząd, doradca polityczny, ja nie potrzebuję doradców. Teoretycznie. Wiesz co, dobry jest pomysł mieć szybko Rudolfa Hessa u ciebie, wiesz? To jest ten, który, od których? Projektant czołgów? Nie, on jest w rządowych zmianach. Czemu Rudolf Hess? Temu, że Rudolf Hess zwiększa ci przypływanie punktów, wiesz? Jaka, to jest prawa i rząd, tak? Doradca polityczny. On jest, tak, doradca polityczny. Masz też takiego jednego chyba fajnego, który ci sprawia, że szybciej budujesz, jest dużo doradców. Himmler! Jest Himmler, ale on ci się chyba nie przyda jeszcze, Himmler. Heinrich Himmler! Jezu. Oczywiście, że Goebbels! Tak. Goebbels jest matko! No, oczywiście, że są, no to cała śmietanka przecież jest, no. A w ogóle widziałeś, jak w Polsce tego nazywają, Boże, jaką miał, Boże, ten demagog, faszystowski demagog, tak? Jest, Boże, Dmowski! Dmowski! Jest Roman Dmowski! To się nazywa poprawność polityczna. No, przepraszam, co jest z tym złego? Kogo miałem zrektować? Którego? Nie wiem, polecam ci Rudolfa Hessa, jest całkiem przyzwoity. Rudolf Hess, który? To gdzie go nie widzę tutaj. A jest, Rudolf Hess. Cichy pracusz się, przyrost siły politycznej plus 15%. W sumie. Jest nie głupi. Mogę w sumie jeszcze tego, badania i produkcja, to też w sumie. Projektant czołgów. W sumie może nie byłoby to głupie. No bo zróbmy inaczej. Projektant ciężkich czołgów Porsche. No, tak, no taka całkiem znana firma, bym powiedział. No to niech oni tam budują moje czołgi w sumie. No i jesteśmy zadowoleni. Cóż to za teatr mi się podoba. Nowy cel narodowy w sumie, niech to będzie pakt... W sumie co to za pakt? Nie chcę paktu antysowieckiego. Bliskie stosunki z Japonią nie jest niegłupie w sumie. To prawda. Rozpocznij robić mi to, a w międzyczasie przeprodukujemy tam nowych żołnierzy. Oni będą dobrzy. Możesz prowadzić nowe badania. A o, wybierz nową technologię. Ja bym chciał teraz... Nie radio, ale czas badań. Niech będzie. W ogóle, tak jak na to patrzę, to chyba Polacy nie wynaleźli radia podczas II wojny, bo widzę, że radio to szansa wsparcia plus 5%, to Polacy chyba nie mieli w ogóle radia. To...
Coś poszło nie tak bardzo mocno podczas II wojny. Czuję. Powiem ci, że to nie jest zbyt poprawne politycznie, mój serdeczny przyjacielu. Możesz kogoś obrazić takimi słowami. Ja bym się na tym zastanowił lepiej, wiesz? W ogóle mogę jakoś przetransportować moich żołnierzy do Prus, tak żeby... Musisz ustawić ich w porcie i potem mogę z portu popłynąć. O Boże. W sumie też tych żołnierzy... Czasami automatycznie też potrafią się przemieścić. Bo rozumiem, że historycznie ja się nie muszę martwić o atak ze strony Francji, prawda? Tam z lewej strony, jak pójdę po Polsce. Raczej nie. Różnie to bywa, wiesz. No, ja pamiętam, że historycznie oni jedli bagietki. Wiesz co, co oni robią? Rozbudowę przemysłu póki co, więc chyba się nie powinieneś martwić jeszcze. Mogę stworzyć małą ententę z Czechosłowacją, wtedy będziesz miał trochę więcej problemów. Dobra. Ci żołnierze w sumie, niech oni dołączą do jakiejś armii. W sumie to... To oni powinni się do tej armii południowej, to jest ta armia i oni tutaj stworzą taką jedną wielką armię, o, 12-tysięczną i dołączą do tych frajerów, co tutaj robi linię frontu i to jest nasza linia frontu. I tam macie pójść. Dzień dobry. A tutaj co mamy? A to jest jeszcze 1000 żołnierzy, jedna dywizja, matko. A to się nauczę przetransportowywać. I no, teraz tak. Wcale nie jest to głupie. Czyli co, porcje są na przykład w Kilonii, tak, i oni sobie tutaj stoją. I teraz tak, ja bym chciał dostać nie, się... Nie, halo, halo. Mogą się dostać. Armie nie mogą atakować wroga z kraju neutralnego. Ale to nie jest neutralny kraj, to są... Rzesza Niemiecka. Piechota. Trzeba przetransportować. Jaki przetransportować? Nie wiem. Wiesz. No mówiłem ci już jak. No, ale nie słuchałem wtedy. No to twój problem, a wiesz jaki jest kolejny problem? Że to jest koniec odcinka. Dokładnie taki, będziesz musiał się nauczyć pomiędzy odcinkami. A nie. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, więc co, ja bym inaczej byście wyznał, bo nie wiedzieć. Na razie. A my widzimy się już jutro o tej samej porze. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.